To zabieramy? Ja wezmę, no. A, i tu są te poduchy, co wam mówiłam. Jeszcze i zasłony. Jasne dorzucę. Które? Jasne. A, i tą pościel. Ona jest uprana. Trzeba ją dorzucić też. Może do tych poduch. A, te jasne mówisz. Czy trzeba pranie zrobić, dlatego tu jest ta suszarka. Jeszcze balony z imprezy urodzinowej dla misia. No dobra. A te zostawiamy, nie? Te stare. Te stare krzesła z tym stolikiem i z telewizorem. To tak. To jest malutkie, nie? My to mieliśmy na samym początku, żeby mieć gdziekolwiek coś zjeść. Pamiętasz naszą pierwszą wigilię przy tym stoliku? Fajna była, nie? Fajna była. Jelenka lubiła... No już ile? Nie pamiętam potraw. Ale... Siedem chyba zrobiłem. Siedem potraw. I to na takim małym stoliku, że ten stolik ma 50 cm na 1 metr. No. A mi zawsze mama, u nas tak było zawsze robione, że my mieliśmy albo 7, albo 12 potraw. Co niektórzy tam robią 12, ale ja chociaż te 7 chciałam przygotować wtedy. Ale wiecie co, fajnie, naprawdę, tyle my tutaj... My się tutaj praktycznie w tej Anglii poznaliśmy i tutaj były nasze początki. Na pewno Anglię będziemy wspominać z sentymentem. Jeszcze wam pokażę tą... garderobę. Zgadnijcie, co to jest. Pomyślelibyście, że to jest krzesło z Ikei. Taka krzesło-kanapka nam wyszła. Fotel, ale przynajmniej mało miejsca zajmuje. Kolejny fotel zapakowany. Boże, jak jest gorąco, leje się z nas. A powiem wam, że pogoda jakoś bardzo nie rozpieszcza, powiem wam szczerze, że jest chłodno, jest pochmurno. Rano, czuć było, że deszcz padał w nocy, rano było mokro. Tu jak widzieliście już też moja pompka do roweru, moja lampa, której praktycznie tutaj, o matko, której tutaj nie używałam za bardzo. Zaraz pranie się skończy, ja w przerwach sobie coś tam, odpalam na Netflixie. Ale też pakujemy. Kuchnia będzie chyba najgorzej, no ale zobaczymy. Teraz muszę dokończyć, bo nie oglądałam tego do końca filmu. Przerwałam na początku i tak wiecie, ileś tam czasu było, jakby że zaczęłam, a mnie denerwuje to, jak tam mi się świeci, że coś zaczęłam oglądać, a nie skończyłam. Mamy przygotowane kolejne pudełko, które czeka jeszcze tylko na zamknięcie, ale Mirosław zajmował się tym krzesłem, tym fotelem. No, powiem wam, że zostało nam tyle kartonów małych, jest około 12 kartonów i chyba 4 duże trzynastki, bo to są ósemki. I jeszcze chyba 4 trzynastki nam zostały, czyli te największe. O, takie. I tu są poduchy do od kanapy. Jeszcze 2 zostały, takie te duże, żeby je zapakować. No i działamy. Jeszcze dzisiaj Mirek chce zapakować te krzesła. Ale zobaczymy. Powolutku na razie, jeszcze mamy czas. Jeszcze się nie śpieszymy.
A tu jest to krzesło nowe, które jest w zasadzie nie było używane, nie było rozkładane. I ty będziesz chciał to razem, te krzesła, połączyć, czy nie, czy oddzielnie? Czy to po prostu zastreczować, te dwie części w jedną? Jak ty myślisz? Początkowa myśl była taka, żeby to razem. Żeby tego nie rozdzielać. Razem oba fotele, nie, czy te dwie części? Oddzielnie dwa fotele, bo ten idzie do składania, a ten może iść do schowka. No ale zobaczcie, wszystkie boksy Mirosław musi opisywać, co jest w danym boksie. Tutaj akurat suszarka na pranie, bo jeszcze pranie robię. I on to wszystko na komputerze wypisuje po prostu w linijkach, co w jakim pudełku się znajduje w Excelu. Mierzy każdą paczkę, waży, no także trochę roboty mamy. Teraz musimy otwierać dwóch jednocześnie, tylko korzystamy z jednej. Tak, korzystamy z jednej, staramy się dwóch jednocześnie nie otwierać. To jest w ogóle brudne, dobrze by pasowało, znaczy takie przykurzone, umyć to. Albo chociaż przetrzeć. No wiecie, czasami różne takie, tak jak na przykład ten wazon, on był chyba nawet, no jest tutaj jeszcze naklejka, on był nawet jeszcze nieużyty, chyba ani razu, może raz, no ale to kiedyś tam zdejmę naklejkę. Dajcie znać, czy w ogóle od razu wszystkie naklejki odklejacie, czy po prostu, bo ja mam takie kubki, złapałam się na tym, że miałam do tej pory taki kubek, w którym jeszcze naklejka była do dnia dzisiejszego, a używam go już chyba ze 3 lata? Coś takiego. O, i o takich słoikach wam mówiłam właśnie, że je zabieramy. On jest chyba nawet nowy. Jeszcze powinniśmy mieć jeden taki. Ale go nie widzę, chyba że został już spakowany. No, a nie, tu jest. O, mamy w nim kapsułki do ekspresu, do Nespresso. Weźmy się te kapsułki i spakuj słoik. Aha, wyrzucić. No, masz rację. Bo ja sobie to tak, wiecie, przełożyłam te kapsułki do takiego słoika. Ty, Misiu! Chodź, Misiu, na chwilę. Bo ty, ej, a może tego... No możesz mnie nie przedrzeźniać, może tego nie będziemy zabierać. I w to włożę kapsułki. To jest za funta w funciaku kupione. Zdecyduj. To ty jesteś od... To jest takie... Ty jesteś menadżerem kuchni, tak, i ty ale... decydujesz, co tu wyrzucić. Mamy ja taki... się nie pierniczam. Mamy taki... Masz to nagrane. Mamy taki ten tam z Ikei, ten z tym korkowym takim wieczkiem. On był w Ikei, nie w Ikei, w funciaku, kupiony za funta. Nie wiem, czy go brać. Może nie. Kupimy sobie w Polsce jakiś ładniejszy, bo to jest taki... No nie wiem, taki jakiś taki trochę starodawny może. Musimy te kapsułki pozużywać. Jeszcze mamy takie, ale to jest... To są takie te drugie, o Jezu, to są te większe, takie na pół litrową kawę. Ostrość. Duże, o! Wszystko mi z rąk leci, no. Ale wrzucę je, bo trzeba je zużyć, a moim rodzicom, bo ten ekspres... Pójdzie Nespresso do moich rodziców pewnie. My będziemy z niego też pewnie korzystać. Ale nowe kapsułki trzeba będzie kupić w każdym razie. No nic, idę dalej do roboty. Trochę w użytkowaniu,
bo tu się śmieci zbierają. To na noże wyrzucamy. No to się kurzy bardzo. Ogólnie tego na noże wam nie polecamy, bo to się strasznie kurzy. Nie ma jak tego umyć za bardzo. To jest taki bajer, ale już bardziej wolę ja osobiście taka, wiecie, gdzie się noże wsadza, takie drewniane, to już mi się lepiej lepiej sprawdzało niż to, że nie polecam tego z Ikei. Masz ochotę na kawę? Nie, piję kawkę. Koszyczek, który kupiliśmy w sklepie polskim w Aylesbury w Buckinghamshire. No, kupiliśmy i ani razu nie użyliśmy, bo była pandemia, były msze poodwoływane, święconki poodwoływane. A teraz, odkąd jesteśmy w Manchesterze, raz przynajmniej mogliśmy iść poświęcić w tym roku i nie poszliśmy. No, więc koszyczek ogólnie też od chyba 4 lat leży i się kurzy, ale jedzie z nami. W Polsce może się przyda. No, moje książki kucharskie jadą ze mną dalej oczywiście. O, widzicie, taki komplet tych kieliszków mamy. Mamy je 4, bo mieliśmy jeszcze 4, ale one były do takiego użytku teraz i jeden się stukł. Nóżka odpadła, oczywiście ja zmywałam, znaczy myłam i nóżka odpadła. To są takie kieliszki, bardzo fajne kieliszki. Tu jest ogólnie to mocniejsze takie szkło, ale nóżki mogą czasami pękać od... Właśnie ja ani jednego nie sprawdzałam. Nie, są wszystkie. Nie, my chyba w Ikei sprawdzaliśmy. Tak, są całe. Dobra, w każdym razie drugi komplet tych kieliszków jedzie z nami. Znaczy nam prawdopodobnie zostanie tych kartonów. Tak, to widzę. Już sporo mamy popakowane. A taka połowa została nam. No dobrze, no to będzie na ten, na przeprowadzkę, później na nowy dom. No właśnie, no, i my chcemy je zabrać, tak? No tak, no to nie będziemy za każdym razem kupować nowe... Słynne kartony, które przejechały 2 razy Europę. 2 razy Europę. To powiedz. Mirek mówi do mnie 2 razy Europę, a nie do was. Ale tak, taka prawda, że my kupiliśmy teraz... Kupiliśmy teraz kartony, no ale nam zostanie, Mirosław. Zawsze mieliśmy deficyt kartonów, a teraz właśnie, tak jak ja wam już też mówiłam, w Polsce Mirek kupił kartony, które bardzo szybko do nas przyszły. Tak, i kupiłem je dlatego w Polsce, bo były praktycznie 2 razy tańsze. 2 razy tańsze i szybko przyszły. I stwierdziliśmy, że na przeprowadzkę będzie jak znalazł i będą jeszcze nam służyć, na to wychodzi. No nie wiem, czy w twojej obecnej sytuacji to jest takie dobre. YouTube'a nie sprawdza. A skąd wiesz, że takiego Mirosława... Dobrze weryfikowali, to byście powiedzieli nawet, że nie mieszkam w Polsce. Ja tego nie będę puszczała. Ja chcę ten. By cię nawet znalazł na YouTubie, jakby chciał, wiesz? Misiu YouTuber. Ale Misiu, my tej nie wyrzuciliśmy z tego, co ja widzę. No właśnie o tej myślę. To jest ta ciężka. To jest ta ciężka dla mamy. Myślisz, że to dla mamy będzie dobre? No nie. Ale co? Przecież to się wszystko przypala na niej. To jest... Pamiętacie tą patelnię? Pokazywałam wam kiedyś, że się wszystko na niej przypala. Bierzemy ją dla mamy. Może mama ją rozpracuje. A tą patelnię kupiliśmy razem z tą.
tą używamy non stop, ona jest brudna, bo po omletach dzisiaj rano robiłam. Jeszcze jej nie umyłam, ale to są patelnie, które mają, jak się położy na płomień i się rozgrzewają, to tu się świeci, jak jest rozgrzana, tu się świeci na czerwono rączka. Bardzo fajne, to są tej firmy Salter. My je kupiliśmy, ta chyba była za 18 funtów, ona jest większa. Ta druga była chyba za 16 albo za 15. I kupiliśmy ją w Tesco, jak będziecie widzieli te patelnie Salter, tylko że z taką powłoką, ona nie jest teflonowa, tylko jest taka jakby ceramiczna, z takimi wyżłobieniami. Ona jest naprawdę bardzo fajna, nie przywiera się na niej, naprawdę, powiem wam, kupiliśmy ją chyba przed Bożym Narodzeniem w tamtym roku i cały czas non stop je używamy, albo jedną, albo drugą. Najwięcej tą, bo ona jest mniejsza. No właśnie. Najwięcej używamy tą, bo ona jest mniejsza. Ale tą też używamy czasami. Zdarza się. No. Ale ona potrzebuje mocy większej od razu, jak jest coś na niej smażone. No i tą. Ta już nam... To jest taki jakby... To nie jest wok, tylko to jest taka patelnia głębsza. Ja w tym robię różnego rodzaju sosy do spaghetti. Jest trochę, widzicie, porysowana, więc ona pójdzie już do wyrzucenia, ale ona jest ze sklepu polskiego za punkty. Jak zebraliśmy jakąś tam ilość punktów, to ją kupiliśmy za pół ceny. W sklepie polskim była taka akcja kiedyś na produkty Ambition. I to jest właśnie Ambition na indukcję i mam ochotę, tylko nie wiem, czy to jest, muszę poczytać, czy Ambition to są, dajcie znać, jak wiecie, czy Ambition to są tylko i wyłącznie na indukcję, czy też na gazie można je używać, bo to jest napisane induction, Ambition induction, więc nie wiem, czy tylko na indukcję, ale muszę zgłębić ten temat i będziemy pewnie w nowym domu właśnie chcieli mieć te produkty Ambition, bo one są dobre. Co prawda tu jest trochę, tak jak już wam pokazywałam, poździerane, a to dlatego, że ja zamiast używać tych drewnianych łopatek, to ja czasami używam te stalowe. I te stalowe po prostu ranią jeszcze pod wpływem ciepła, one ranią rzeczy. Dobra, moi kochani, ja na ten moment kończę. Mam nadzieję, że trochę wam pokazałam, jak my się pakujemy i co my tutaj w ogóle działamy. Jeszcze wam szybko pokażę w przebitce na koniec, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ilość kartonów. I do następnego vlogu będziemy się widzieć już później. Może umyjemy razem piekarnik, bo muszę jeszcze doczyścić piekarnik. Nowy był i był ładny, a teraz po prostu, no, piekarnik jest, wiecie, no, prawie 2 lata użytkowania. Ja go tylko tak przeczyszczałam troszeczkę, ale nigdy gruntownie go nie czyściłam, więc muszę... mam produkty do oczyszczenia piekarnika i muszę je użyć. Muszę zobaczyć, czy one w ogóle... coś działają, zrobię wam taki test przy okazji. Jak chcecie, dajcie łapkę w górę albo komentarz, że chcecie. Na ten moment kończę. Buziaki, trzymajcie się cieplutko. Pa!